Od tygodnia funkcjonują nowe zasady odbioru i segregowania śmieci. Na największych wyszkowskich osiedlach wszystko wydaje się być w najlepszym porządku. Stoją kontenery do selekcji odpadów, a wokół panuje porządek i jest czysto. Z funkcjonowania sposobu ich odbioru nie jest jednak do końca zadowolony burmistrz Nowosielski, który mówił o tym podczas piątkowej konferencji prasowej. W niektórych małych wspólnotach i spółdzielniach z opóźnieniem dotarły albo nawet docierają do tej pory pojemniki do segregacji w budownictwie wielorodzinnym. Mamy kontakt z tymi wspólnotami i spółdzielniami. Jesteśmy na bieżąco również w kontakcie z wykonawcą usługi, natomiast no, on zapewnia nas, że lada moment, lada chwila dotrą te pojemniki. One rzeczywiście docierają, natomiast no, nie w tempie zadowalającym, ponieważ one powinny być już od pierwszego w tych spółdzielniach podstawione. Na szczęście, jeśli chodzi o największą liczbę mieszkańców, to odbyło się bez problemu, ponieważ pojemniki zostały odkupione. Także wielu spółdzielców nie zauważyło w ogóle zmiany firmy i zmiany systemu wywożenia śmieci, ponieważ po prostu rano przyjechała firma i zabrała śmieci z tych pojemników, które stały do tej pory, opróżniła je i nie było żadnego problemu. Natomiast w tych małych spółdzielniach, i wspólnotach, w których nie zostały odkupione pojemniki, problem wystąpił. Wysyłamy monitor, jesteśmy na bieżąco. Problem polega pewnie na tym, że po prostu w kraju brakuje na dziś pojemników, tak jak i worków, i firma nie jest w stanie po prostu takiej ilości zapewnić. Niemniej jednak na bieżąco odpady są wywożone, więc nie ma takiego zjawiska zalegania, tak, jakichś odpadów. Po drugie, zwracamy uwagę też wykonawcy, aby zapewnił właściwe kolory worków do segregacji. Ponieważ worki, tutaj zaangażowaliśmy się mocno w dystrybucję informacji o sposobie segregacji, informacji o harmonogramie odbierania odpadów, jak również w dystrybucję worków na odpady segregowane. Nie były te kolory worków dostarczone zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Na terenach wiejskich mieszkańcy gminy nie posiadają jeszcze worków w odpowiednich kolorach. Zgłaszają także szereg uwag co do sposobu ich odbioru. Obawiają się, iż wystawiane wcześniej przed ich posesję worki mogą być rozszarpywane przez zwierzęta. Pytają, czy mogą sami zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki. Nie wiedzą jednak, jaki mają mieć kształt i pojemność. Oczywiście przy pierwszym wywozie śmieci z domów jednorodzinnych również pojawiły się problemy, nie do końca też z winy firmy, dlatego że przez wiele lat funkcjonowania poprzedniego systemu mieszkańcy i firmy, które je obsługiwały, wypracowały jakieś w ramach doświadczeń jakieś dobre praktyki, a to na danej ulicy mieszkańcy nie wystawiali worków przed posesję, aby nie rozciągały tego na przykład zwierzęta. A to na przykład z jednej części Natalina były śmieci odbierane razem z ulicą z Wyszkowa, ponieważ jest po prostu blisko. No a firma nowa po prostu tych praktyk nie znała i były takie sytuacje, że po prostu worki z posesji nie zostały zabrane. No ale po interwencji mieszkańców po prostu firma dzisiaj przyjechała i zabrała te śmieci. Nasz portal postanowił sprawdzić, czy w Wyszkowie potrafimy segregować odpady. W zasadzie tak, ale plastikowe butelki nie są zgniatane i posiadają nakrętki. W pojemnikach na papier znajdują się kartony po mleku i opakowania po maśle. Jedynie pojemniki na szkło były prawidłowo zapełniane, choć i tu zdarzyło nam się znaleźć świetlówkę. Zachęcamy do zapoznania się z naszym krótkim informatorem, co można, a czego nie można, a co należy wrzucać do poszczególnych pojemników. Znajdziecie go na stronach naszego portalu.